Pierwszy zamek w Łodygowicach wybudował Jerzy Zbarski w latach 1629-1631. Jego następca Stanisław Warszycki stale modernizował zamek i z drewnianego przekształcił w murowany, by ostatecznie w 1673 roku nadać mu kształt fortu obronnego. Tak wybudowany obiekt niezmieniony przetrwał wiele lat. To w nim podczas wojny prusko-austriackiej z 1866 roku dr Maksymilian Litwitz uczynił kwaterę szpiegowską, działającą na zlecenie cesarza Niemiec. Z tego powodu po zakończeniu wojny dr Maksymilian nie miał już czego szukać w Austrii. Dlatego 25 września 1866 roku sprzedał Łodygowice Klementynie Primavesi de Weber. Ta bogata wdowa i jej potomkowie w sposób zasadniczy zmienili wygląd zamku w Łodygowicach. Wiekowe umocnienia runęły, nie pod naporem wrogich armii, ale za sprawą decyzji delikatnej kobiety. Córka hrabiny Klementyny, również o imieniu Klementyna, poślubiła Adolfa von Klobusa i zapoczątkowała erę pałacową zamku. Rodzina Klobusów była bardzo dobrze postrzegana w okolicy i Lubiana. Za ich panowania nie tylko zamek, ale i park został całkowicie zmieniony. Z początkiem lat 70. XIX stulecia zniwelowano wały, częściowo zasypano fosy, przerabiając je na stawy. Park budził podziw. W ogrodzie bardzo starannie urządzone były grządki kwiatowe i zasadzone różne krzewy ozdobne, choinki należycie utrzymane. Całe lato pracowało tu kilku ludzi pod nadzorem ogrodnika. Po stawie południowym pływały łabędzie. Na środku stawu była wysepka z piękną małą altanką. Była tam również mała łódka, którą można było dopłynąć do wysepki. W ogrodzie znajdowało się mnóstwo różnego ptactwa, jak pawie, bażanty i perliczki. Od południowej strony zamku stała wysoka, jak sam zamek, oszklona oranżeria, gdzie hodowano różne krzewy i rośliny z południowych krajów, jak ananasy, pomarańcze i cytryny. Wielu ludzi zjeżdżało tu zimą po zakup kwiatów, które ogrodnik sprzedawał. W wiedeńskim dzienniku Neue Freie Presse z 6 września 1868 roku na stronie 16 znajduje się ogłoszenie informujące, że w składzie magazynowym w Łodygowicach znajduje się 300 sadzonek ananasów, które tam można nabyć w dobrej cenie. A teraz krótka osobista refleksja związana z legendą mówiącą o tym, iż z zamku wychodził tunel prowadzący na stoki Magórki. Będąc dzieckiem, takie informacje bardzo rozpalały moją wyobraźnię i teraz postanowiłem zadać sobie trud, aby przeanalizować, czy taki tunel istniał. Tym bardziej, że trzej mieszkańcy Łodygowic, już dzisiaj niestety nieżyjący, opowiadali mi, jak po II wojnie światowej w okolicach zamku bawili się w odsłoniętych tunelach. Wszyscy dokładnie wskazywali ten sam rejon w okolicach zamku. Później wejście do tunelu zostało zasypane. Musicie Państwo przyznać, że jest to intrygujące. Jak się jednak okazuje, ich historia jest prawdziwa, ale tylko w części, bowiem jak pokazują mapy, obok zamku podczas II wojny światowej zostały wybudowane liczne umocnienia. System bunkrów na wspomnianym odcinku był połączony linią okopów. Chociaż bardzo bym chciał, aby rzeczywistość była inna, to fakty jednoznacznie wskazują, że to właśnie one dla kilkuletnich chłopców stały się fragmentem tajemniczego lochu prowadzącego z zamku na Magórkę. Pomimo tego zachęcam wszystkich tropicieli przeszłości, aby nie ustawali w poszukiwaniach, gdyż w tym przypadku bardzo chciałbym się mylić.